Powdaj się, jestem Dizzysowski i dzisiaj wraz z moją Discordową ekipą mamy dla was materiał z World of Warships. To jest taka tradycja, że przynajmniej raz na rok statki na kanale muszą się pojawić. Jest to co prawda materiał sponsorowany, ale jeżeli pod tym filmem w ciągu najbliższych paru godzin dobijecie do 7000 łap w górę, to pojawi się dzisiaj jeszcze jeden bonusowy odcinek. A z czego? A to będzie taka mała tajemnica, więc macie taką motywację, żeby się tutaj tym zająć. I zrobimy sobie dzisiaj taką szybką wycieczkę nad morze, żeby jeszcze poczuć taki klimat. Chociaż nie wiadomo, jaką mapę nadrzucić, czy będzie to mapa zimowa, czy to będzie jakaś mapa w ciepłych krajach, ale w każdym razie popływamy sobie dzisiaj. A wy, jeżeli jeszcze nie graliście w World of Warships, to serdecznie polecam, jeżeli chcecie sobie zagrać. Jest to darmowa gra, którą możecie pobrać z linku, który jest w opisie pod filmem. I o niej nigdy nie słyszeliście, to jest to gra zespołowa, koncentrująca się na bitwach morskich. Jak na walkę morską, to jest to dosyć dynamiczna gra, co zresztą będziecie dzisiaj widzieli w materiale. Ogólnie do wyboru macie tutaj ponad 400 okrętów z okresu pierwszej i drugiej wojny światowej. Ogólnie jest kilkadziesiąt map, więc jeżeli będziecie grali z waszymi przyjaciółmi w dywizji, to do każdej z nich warto zapoznać się z jakąś konkretną strategią na internecie albo samemu coś wymyślić. Ogólnie World of Warships ma swój fajny kanał na YouTubie, gdzie wszystkiego można się dowiedzieć. A taka wiedza w pigułce się tutaj przydaje, tak samo jak pewnie przydałoby się wam jakiś buścik na początek, bo z kodem BOOM, który ma wartość 205 euro, który macie 200 dublonów, dwa okręty MDM, który jest okrętem premium, oraz Saint Louis. Dodatkowo macie 20 kamuflaży premium, 2,5 miliona kredytu do wykorzystania na zakupy, nie roztrwońcie tego wszystkiego, oraz oczywiście 7 dni premki, która pomoże wam nabijać kasiorę. Pamiętajcie, link w opisie pod filmem, serdecznie zachęcam do dodawania nas do znajomych, szczególnie chłopaków, bo oni naprawdę często grają w World of Warships. Wow! Masz okręt MD! Okręt premium, który można mieć na start z kodem BOOM! Bo czekaj, jak się nazywa ten statek jeszcze raz? Ja źle widzę chyba. Edem nasrał. Na was zawsze można liczyć, prawda? Zawsze można liczyć na was! Prawie tak samo jak na na wypłatę? Jedni mają owocowe czwartki, wy macie żurkowe piątki. A my mamy bezpłatne tygodnie. 4 razy w miesiąc. W ogóle zawsze się zastanawiałem, dlaczego w Czechach mówią ahoj, skoro nie mają dostępu do morza. Dokładnie tak. W sumie w Polsce też jest dziwnie, bo się mówi dzień dobry. A wcale nie jest dobry, bo jakby był dobry, to bym był na rybach. Dlaczego w Polsce mówi się dzień dobry, skoro mamy dostęp do morza? Co? Zarycz. Stanowiska bojowe. Okej, ty zaryczałeś teraz, tak? Dobra, jak to ja lecę do ciebie, boczek, i pokażesz mi. N jak klakson. Niech słyszą ryk! Oni jeszcze nie wiedzą, jak to się dla nich skończy. Hej, Przemek, Przemek. Łap. To ja jestem. Boczek! Przemek! Nie rób tak, bo dostaniesz karę. Łap. Nie, ale żeś falę zrobił przede mną. Czułem się, jakbym był z tobą na basenie właśnie. Dobra, pokaż, boczek, jak się kręcić. No i pa, no to jest jakieś maksa, miejsce. Albo E, tak? No. Musisz kręcić w jakieś miejsce, gdzie masz trochę wysepek, żeby było jak ciepłować. Okej. Okay. Że wychylasz to jakiś czas, bo coś kręcisz, jak nie powiem co w przeręblu. Okej, okay, widzę nieprzyjaciół. No teraz już taki kąt maksymalnie, bo w demo, żeby nie wleciał. Ja próbuję tam coś tam wykręcić. Myślę tylko, czy trafię w końcu? Myślę, że prędko płynie, prędko. O! No też trafiłem go już 2 razy. A ja mam apeki włączone. A, się dziwię, że mam taki nie jeden major. Co? Tego sojuszniku. A jakiś hop przede mną przepłynął i w ciebie prawie trafiłem. O, trafiłem! Brawo! Pięknie! No niektóre no zleciały, dobra. Generalnie, jak chcesz tym przyjmować pociski, to na przód. Aż grubszy pan też na przodzie. Ojej. Ty faktycznie, kręcę się i mnie nie trafiają. No mogę, to są za niskie tyry, żeby tu ludzie trafiali cię, jak się kręcisz. Naprowadzanie dział. Te działa się tak, obracają szybko, że to jest naprawdę śmieszne aż. Znaczy się szybciej poszodowuję jeszcze. Okej, trafię nie będzie. Ty nawet myszki nie puszczasz. No ja nie puszczę, ja tylko strzelam. No tak. Tak jak fulał to leci. Gościa wymierzyć mniej więcej, ale on też ma takie nakręcenie się. O cholera, co teraz? O jest! Co teraz? Ale weszło w niego podpalony! Już po nim będzie zaraz.
Jak w Stadele, będzie śmieszniej. W lewej nam podpływa hop. No. Czekaj, ja jestem skupiony teraz. Klikam myszką, żeby go zabić. Ty, ta taktyka jest fenomenalna. Ci mówię, to jest na niskie, które tak się gra. Będziesz się w kółko i zabijesz. Dużo jak jakiś na smurfie będzie. A, bo. Wtedy grą niski tiera. Szkoda tylko, że tak mało mu damage'a zadaje. No, base zmieni na dwójkę, tego dosyć więcej. Na TPP, ta? TPP, czyli pancerne. Dobra. I celuj mu bok, tak powiem. No nie, 2, 1, 3, 4 damage'a, tak blisko. No nie. Znaczy co? Dobra, kurczę, nie wiem, czy ja dobrze robię, ale strzelam przez tą górkę, lubuję go jakoś. No. O kurde, ale gospodę... Ja pierniczę! Ciągle. Zmieniłeś kompletnie moje pojęcia na temat tej gry. Nie kręcisz. Torpedy. Jakie torpedy od dziobu? Nie przyjmuj torped na dziób. Tutaj dostajesz one-shota. Na dupę przyjmuj torpedy. Torpedy od sterburty? Nie. Czyli miesz torpedy na dupę, to ci po prostu najwyżej stery zepsuje i będziesz się kręcił kółko sam. Bezwładnie, ale będziesz się kręcił dalej w kółko. Oj, na przód to masz one-shota dostać. Nie wiem, czy ten źle go nie wycelowałem. Na w co najlepiej strzelać, Boczek, nam opowiedz. Przeciwnika. Staruj Cytadelę. A Cytadela to? Mniej więcej środek okrętów, jak jest taki mały. Okej. A jak jest duży, to tak tył okrętu albo taki najwyższy punkt. Cytadela no, najwięcej damage'a generalnie bije. Jakbym go tak fajnie... ...ziabnął, trochę niżej. Dobra, wracam na haki. Ej, no fajnie się kręci, ty też się tam za mną widzę kręcisz, fajnie jest. Dużo kręcę. Fajnie jest. Fajnie się kręcimy, fajna się zabawa, fajna zabawa, chłopaki, kręcenie. Weźmy tego na lewo, zabijmy. Właśnie tutaj celuję w jednego. Trafienie nie mam. Musimy się na nim skupić. Trafił mnie. Dobra, mnie celuję generalnie. Mam chyba. Penetracja. Muszę trochę wyżej. Chyba trochę za bardzo do tyłu szło. Znaczy do... Penetracja. Penetracja. Przebicie na wylot. Podpalił mnie. Jak masz przebicie na wylot, to zmieni te na podpalające. Jak cię podpali, to pili sobie R-kę jak masz dwa. Mam, wziąłem. Miałeś dwa czy jedno? Nie wiem. Chyba jedno. Pokazuj się na modelu statku, czyli masz podpaleń generalnie. Wiesz co, teraz się skupiam, żeby pięknie go łoić. O, czekaj. No ale nie poleci. Ale ominęło mnie wszystko. No, zatopiony jest jeden. Ja mam 40 przebić, na penetracji. Mam 24. Ja mam 16 tysięcy damage, a 69 przebić. Ja mam 5 tysięcy damage, nie wiem. Ja mam 11 tysięcy damage. To źle robię. Ja próbuję ten, co jest tam na super daleko, ale... Bo jak masz przebicie na wylot, to mało damage, bo co tak strasznie. Co nie wiem, to tam... No się dobrze nie wiem do końca jak celować. Kilometry... No jest, pięknie, dostał, trochę. teraz dostał. Nie wiem, w które strony, żeby je zatopić. Patrz jak popłynie też, bo jak płynie ci na przykład pod kątem, to zrobił przed niego i trochę w dół. Jeden tutaj stoi, w miejscu mnie... z tego co widzę. No to. Staram się tak, o. Jak patrzysz, że płynie szybko, bo jest mały okręt, to tutaj sobie tak straży przed niego. Albo jak jest blisko, też straży przed niego, musisz celować. O, penetracja. Nie, ja tylko trzymam myszkę i jest fajnie, nie? Bo zawsze no. Grałem tak niszczycielem i tymi krążownikami, że wiesz, że wpływałem w nich na maksa i... I w sumie to tyle było z mojej strategii. O, zniszczyłem mu stary. Rykoszet. A jak masz rykoszety, to zmieniaj sobie pociski od razu. Czy nie, bo ja mam ciągle penetrację, tylko tak trafiło. A, to peny se zmieniaj na podpalające, bo one też są przekonane. A, rykoszet na PP miałem, ale jaja. No, bo ja mam długi pancerz, to PP też hop, się hop się płonie. Szczególnie, że masz mały kaliber na tym. 21 tysięcy obrażeń. Spróbuję z tej kamery coś ugrać. Na shifcie? Nie, bez właśnie. Penetracja 11. O, płonie.
No już jest po nim, ten już jest martwy i to pewnie. Ja aż tak popłynę do niego. Poważnie. Kurde, trzeba dodać troszkę emocji tutaj. Płynę normalnie. Ops, rozbiłem się o wyspę. Nasza drużyna objęła prowadzenie. Się nie rozbijają wyspy. Torpedy oddziałują. Torpeda, torpeda. Ty, dobrze, że jednak zmieniłem lokalizację, bo tu się nagle torpedy zaczęły pokazywać. No, miałeś jakieś torpedy, ale to się tylko... Po mnie tak samo. A nie dolecam. Dobra, a teraz mi sprzedaj protip, jak trafisz takiego, co się kręci. Czy kręci? No. Celuj tak mniej więcej po skosie do niego. Kurde, ale te niszczyciele to są fest szybkie. Ej, co to za torpeda leci do mnie? Niszczyciele celuj przednie i podnie. Podnie? Podnie. Gdy one są dość blisko, to lepiej się tak łukiem i tak. Więc ci tak podejść do góry. Trafisz go. Dlatego na pewno nie trafię. Viking! Było blisko, kurde, było blisko. Dobra. Tak do 6-7 km celuj tak mniej więcej w środek statku, jak jest trochę bliżej, to celuj tak pod niego. Jeden jestem za wyspą. Widzę mniej więcej te znaczniki, tylko on jest 8 km. Oznaczam go na dyszkę. Jeszcze nad niego muszę mocniej. Nie wiem, czy ma tam w ogóle zasięg. Nie wiem, zwarszyłem ich według. Trafienie, pięknie. Właśnie chcę zraszować tego jednego, co tam jest. O! Jest penetracja. Torpedy, która będzie torpeda. Ja nie mogę. Stary, mu cały HP zbiłem! Tak, chciałbyś. Ja nie wiem, ogólnie nie polecam grać z Boszkiem. A, uciekają, bo to... uciekają od nas! No to ham. No dokładnie, jestem hamem. Co to za noob? Zajmuję im bazę jak coś. Gin. Poważne uszkodzenia. Kto tu jest przede mną? Tak. Ej, Przemek, łap! Nie, nie teraz. Przemek, łap! Łap, Przemek! Masz tu kilka pocisków. Przemek! Patrz! Chyba do mnie strzela ktoś! Nie wiem, ty. To chyba oponenci. Smoku siedzisz, chłop. Nie, to smoku! Smoku przez cały czas siedzi, bohater. No, jest, mam go. Stoi w miejscu, to jest najlepszy. Jak ja nie lubię tych waperów. Patrzcie, co zrobili na tym oceanie. Ej, co to za torpeda? Co to za... Ło, kombinowałem torpedy! Dobra. Ukradł. Pełna w prawo. Ale tam jeszcze jeden jest przed nami. Ostatni ten. Łukę zostawiam. No, tutaj jest ostatni sheet, czyli jeden jeszcze tam jest gdzieś. Na E3. Na piątkę. No widzę. Kurde, muszę nad niego celować bardziej. Mhm, bez daleko dość. Przebicie na wylot. Jest trafienie. Ło! Ale ominął jakiś deszcz tam przed nią. Prosty link. Zatopię. Poważne uszkodzenia. Jest! Mam zniszczenie! No, moje trafiły jego zło. Mam zniszczenie. To zrobił. Dobra, został... jeden został. A widzę go. Jest 11 km od nas. E2. Kurczę, ten jeszcze... Gdzie trzecia? To torpedy obok mnie, które se płyną. Przemek, Przemek! Co? Przemek, łap. Co? Nie. Łażej, łażej! No ja w ciebie trafiłem na przykład. Gość jak ucieka. Ty, nie ma ucieczki. Zostawmy tą bazę, lecimy po niego. Coś byś zrobił, jakby sześć... To frag. 8 osób cię goni, co robisz? Ale ty się w kółko. A w sumie. Mądre, nie głupie. Ja mówię. Cała technika to mądra technika. Kręcisz się w kółko, co jakiś czas zmieniasz po prostu swoją prędkość do tego, żeby lecieć wolniej, szybciej. Jak się trochę ale zrobiłem. Ej, trafię go tym jeszcze, trafię go tym.
Ciu, nie, za daleko. Taki zasięg aby wcale. 21, dobra, ludzi, jak ktoś wypływa, to się czas zmniejsza. Czy wydłuża się czasu. Ale rycz. Dzieci mają zabawę, bo trąbią. Okrzyk bojowy. Budowa na sterburcie. Budowa. No fajnie. Nie. Zakończyliśmy ten mecz zwycięstwem. Ale nie możemy poprzestać na jednym. 26 tysięcy uszkodzeń, 119 trafień w cel, 2 poważne uszkodzenia, aż jedno zniszczenie. Z czego żadne nie oznacza, że ja zginę. Just spin. Dobra widzowie, pamiętajcie, link do gierki macie w opisie pod filmem, z kodem BOOM macie te oto bonusy. Zapraszam was, gra jest za darmo, grajcie i zdobywajcie morza. I nie grajcie lotniskowcami. Dzięki.